Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam zupę indyjską. Jest to w takim plastikowym opakowaniu z bardzo krótką datą przydatności, około 2 miesiące. No i należy to przechowywać niestety w lodówce, więc średnio się nadaje na jakieś dłuższe zapasy. Waga 450 gramów. Kaloryczność to 67 kilokalorii na 100 gramów produktu, czyli mnożymy ilość kalorii razy 4,5, no ale to jest zupa, więc malutko, jak zwykle. Mamy tu dla wegetarian, bez konserwantów, jedna z 5 porcji warzyw na dzień, czyli jak zjemy takie 5 zup, to dostarczymy wszystkich minerałów i makroelementów na cały dzień. Ale kto by chciał zjeść 5 takich zup? No to skoro jest bez konserwantów, czyli wszystko jest ok, ale sprawdzamy dokładnie, co tu mamy. No, woda to pierwszy składnik, jak to zwykle w zupach bywa. Wyciąg z kokosa, marchew, batat, soczewica czerwona, cebula, pietruszka, koncentrat pomidorowy, olej rzepakowy, sól, pire z limonki, czosnek, imbir, kolendra, przyprawy, nie podali dokładnie jakich, mięta i aromat, też nie wiadomo czego. Koniec składu, czyli jak widać nie ma jakichś syfów tutaj dodanych. No ale za to krótki jest bardzo termin, no i przechowywanie w lodówce, co nie każdemu musi pasować akurat, chyba że jemy to po prostu w domu, a nie gdzieś na jakimś biwaku czy jakiejś wyprawie. Pewnie znowu będą trudności z otwarciem, tak jak w poprzednich było zupach. Gdzie to się? No i też się nie da. Czyli z jednej strony dobrze. Przynajmniej najpierw się opakowanie takie nie otworzy, na przykład w plecaku, przenosząc to. Bo jest to rzeczywiście dobrze zapakowane. No jest to nawet dosyć gęste. Nawet powiedziałbym, że bardzo. No i kilka minut czekania i zupa będzie gotowa. O ile w poprzednich zupach tego typu było jakieś mięso, tutaj nie ma, chociaż tamto raczej były takie 3-4 kosteczki mięsa, więc tak jakby tego mięsa w ogóle tam nie było. No ale takie dania typowo indyjskie, bezmięsne, są też jak najbardziej ok, o ile są bardzo dobrze doprawione. Mam nadzieję, że tutaj tak będzie. No więc sobie czekamy. Zupa podgrzana. Taki pomarańczowy kolor. Jest zdecydowanie bardzo gęsta. Dużo bardziej gęstsza niż te poprzednie tej samej marki. Czyli ta wietnamska i tajska. Tu tak bardziej podchodzi pod takie pire. Tam było bardziej takie rozwodnione.
No ale zobaczymy, jak to jest w smaku. Na pierwszy smak tak rzuca się kokosowo-limonkowy smak. Ten limonkowy bardzo taki odświeżający. Nie ma tu jakichś takich, według mnie, typowych przypraw indyjskich. Jakbym nie wiedział na opakowaniu, że to jest zupa indyjska, to nigdy bym nie zgadł, że ta zupa rzeczywiście jest teoretycznie z Indii. No, jako że tu są bataty, to jest to dosyć też słodkie. Nie ma ani grama pikantności. No, w smaku nie jest złe. Powiedziałbym, że nawet bardzo dobre. Ale raczej to nie jest zupa indyjska, według mnie. Bardziej zupa indyjska po polsku. Tak jak poprzednie były, na typowo polski krój zrobione. Wszystko mięciutkie jest. Czuć kawałki soczewicy. Według mnie trochę ta zupa jest zbyt mocno słodka. Może nie jest mocno bardzo, no ale te trochę pikantności by się tutaj przydało. Dobrze, że ta limonka tak bardzo fajnie orzeźwia. Ja tutaj po prostu potrzebuję chili. I to w takiej większej ilości. Teraz smak się bardziej wyrazisty zrobił. Zdecydowanie lepszy niż poprzedni. Także jak dla mnie, jak ktoś nie lubi na przykład chili, to spokojnie może sobie tutaj pieprz dodać. Kiepskie jakieś odwzorowanie, jeśli w ogóle tego typu indyjska zupa jest. To jak dla mnie kiepsko to jest. Ot po prostu zupa z soczewicą, z batatami i z innymi dodatkami. Na pewno smaczna, ale to według mnie mało ma wspólnego z Indiami. Z takimi typowymi daniami indyjskimi, co ja już jadłem. Tam całkiem inne smaki są, inne aromaty. No i większość jest oczywiście pikantna, chociaż nie musi być. Wersja bezmięsna. Ale z soczewicą. Ja akurat lubię soczewicę. W smaku to nie jest na pewno najgorsze. Także jak ktoś sobie chce zjeść takie coś, to jak najbardziej. Ale to raczej z Indiami mało ma co wspólnego. Według mnie oczywiście. Mogę się przecież mylić. Te inne w sumie, porównując z tą, nie wiem, czy wypada najgorzej, powiedziałbym, wszystkie trzy są takie na typowo polski krój robione. Nie są złe, ale jakoś, żeby były wyśmienite takie, efekt jakiegoś takiego wow, to według mnie nie ma w tych wszystkich trzech. Ale na pewno są smaczne, bez konserwantów, może z dobrych składników zrobione. No szkoda tylko, że taki krótki termin przydatności. No i przechowywać trzeba niestety to w lodówce. No ale widocznie taki był zamiar tych zupek. Także ja polecam, jak ktoś chce spróbować. Jak ktoś nie lubi tego typu smaków, to po prostu sobie nie kupuje. Cena i gdzie ja sobie to kupiłem, wszystko będzie pod spodem w opisie. No i to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.